Ładny jest statek z plakatu. Witamy, zapraszamy jeszcze bliżej. Wystawa jest poświęcona szczególnej sztuce designu plakatom z czasów PRL-u. O wystawie za chwileczkę opowiedzą nasi kuratorzy. Pani dr Monika Jankiewicz-Brzostowska z Wydziału Sztuki Malenistycznej naszego muzeum. Natomiast jako, że ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie akurat, podpieram się tutaj taką czerwoną publikacją 123 najbardziej znaczących plakatów polskich i chciałbym tutaj serdecznie w tym momencie przywitać pana Michała Wardę, który jest specjalistą i przybył do nas z Muzeum Plakatów w Wilanowie, który jest autorem zarówno wystawy, jak i tego katalogu. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że wśród tego zbioru, który Państwo za chwileczkę będą oglądali, jest jeden plakat, który znalazł się w tej publikacji. Tutaj za mną właśnie taki bardzo symboliczny, schematyczny plakat firmy Centromor. Zanim oddam głos specjalistom i poproszę o powiedzenie troszeczkę więcej na temat sztuki plakatu, chciałbym niezmiernie serdecznie przywitać wszystkich gości. Pana burmistrza Wądołowskiego zastępuje pan Jarosław Pałkowski, zastępca, także witam serdecznie. Pana mamy także wśród nas sekretarza miasta, pana miasta Helu, pana Marka Dychtę, także też serdecznie witam. Pan Zbigniew Chmaruk, prezes Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Grupa Rybacka, także nas zaszczycił dzisiaj swoją obecnością. Jest nam niezmiernie miło. Pan Mirosław Kutlik, Muzeum Ziemi Puskiej, też się tutaj skromnie zdobywa. Witam serdecznie. Pana dyrektora Jerzego Litwina wraz z żoną. Przede wszystkim pracowników, zespół cały Muzeum Rybołówstwa w Helu, pana Tadeusza, bez którego tutaj ta nasza uroczystość dzisiaj by się odbyć nie mogła. Proponuję całe to grono przywitać gromkimi brawami. Szanowni Państwo, jeszcze kilku gości do nas nie dotarło, być może są w drodze. Nie każdy na ten początek Polski, jak tutaj widzimy na plaży, znowu może dotrzeć na czas. Patronatu udzielimy nam liczne media, m.in. Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, także TVP Gdańsk, więc także za te patronaty chciałbym serdecznie podziękować. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół miasta Hel, mieszkańców i także kolegów z Muzeum Obrony Helu, którzy także nas tutaj wspierają. Witam serdecznie, dziękujemy za wsparcie. Staramy się także z Państwem jak najbardziej ściśle współpracować. Natomiast dzisiaj organizujemy też takie wyjątkowe wydarzenie, które towarzyszy tej wystawie, mianowicie festyn. Ten niewielki festyn także kosztuje dosyć dużo pracy i my tutaj od kilku dni już jesteśmy w ruchu, próbując to wszystko, że tak powiem, oddać do Państwa dyspozycji. W związku z tym bardzo chciałbym podziękować całemu działowi administracji, pani Dorocie Wysołowskiej, zespołowi warsztatu, który dał radę zbudować na czas tutaj te nasze zaplecze. Natomiast specjalne słowa podziękowania należą się pani Aleksandrze Pielechaty, kierownikowi działu promocji, która spinała tutaj to wszystko i pilnowała, żebyśmy dali radę. Gromkie brawa dla działu promocji. Tak jest. Wybór tych niecodziennych plakatów został dokonany przez pracowników działu historii sztuki marynistycznej. Ja chciałbym serdecznie podziękować zarówno pani kierownik, pani Janie Giełdą, która gdzieś tu się chyba z tyłu skromnie chowa, jak również pani Monice Jankiewicz-Brzostowskiej. Poprosiłbym panią tutaj na sekretkę do nas. Można tym złożoną w ten projekt pracę. W związku z tym, tak jak mówiłem, że plakat nie jest moim, że tak powiem, konikiem, nie jestem w tym może szczególnie dobry. Chciałbym poprosić panią Monikę Jankiewicz-Brzostowską, żeby powiedziała w kilku słowach o tym, w jaki sposób te plakaty też trafiły może do naszych zbiorów i kilka słów o tejże kolekcji. A później chciałbym przekazać głos właśnie naszemu gościowi specjalnemu z Muzeum Plakatu w Wilanowie, panu Michałowi Wardzie. Także panią Monika, prosiłbym tutaj o kilka słów tła wprowadzenia.
tego tematu. Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszej wystawie. Wystawie, na której po raz pierwszy prezentujemy plakaty zgromadzone w naszych zbiorach. Jest to pierwsza wystawa tych plakatów, które tu Państwo oglądacie. Kiedyś pokazywaliśmy raz jeden zbiór, inny trochę fragment naszego skromnego zbioru przedstawiający plakaty muzealne z całej Europy, ale te, które oglądacie tutaj, są na wystawie po raz pierwszy. Wszystkie plakaty, które tutaj są, to są dary. Dary, które otrzymaliśmy od Polskich Linii Oceanicznych, których plakaty reklamowe to jest gro prezentowanych tutaj prac, oraz dwa są z Centromoru, a pozostałe są darami muzeów, których wystawy są reklamowane, dlatego że wystawę mającą za główny swój temat plakat reklamowy przedsiębiorstw no przede wszystkim armatorskich, uzupełniają też plakaty wystaw i ekspozycji morskich z różnych instytucji muzealnych. Ciekawostką jest też kilka projektów plakatów, które otrzymaliśmy od ich autorki, nieżyjącej już dzisiaj pani Beaty Słuszkiewicz-Kaczorowskiej, która długie lata współpracowała jako projektantka z Polskimi Liniami Oceanicznymi, również z Cepelią, i przekazała nam swojego autorstwa projekty plakatów właśnie dla Polskich Linii Oceanicznych wykonanych w początku lat 60., a także projekty plakatu na Dni Morza, który też w oryginale będziecie mogli Państwo na wystawie zobaczyć. No cóż, jeśli chodzi o kwestię wyboru, no kierowaliśmy się, szczerze mówiąc, względami estetycznymi. Jak Państwo widzicie, plakaty są naprawdę piękne, interesujące, bardzo rozmaite. Reprezentowani są tu zarówno najwybitniejsi twórcy Polskiej Szkoły Plakatu, o której Pan Warda zapewne za chwilę będzie nam opowiadał, jak Wiktor Górka czy Karol Śliwka, jak też autorzy, którzy bardziej są znani tutaj na gruncie pomorskim, jak wspomniana już Beata Słuszkiewicz-Kaczorowska czy Walter Napieralski, również wybitny ilustrator. Jak mówię, o kwestiach artystycznych opowie nam teraz pan Michał Warda, którego bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Witam Państwa. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi Robertowi Dobrzałowi za zaproszenie mnie na tę wystawę, na tę okoliczność. Znakomita prezentacja polskiego plakatu reklamowego związanego z Polskim Morzem. Chciałbym wspomnieć o jakby źródłach pochodzenia polskiego plakatu, projektowania graficznego, które nieodłącznie związane są z Polską Szkołą Plakatu. Wspomniani przez panią autorzy, jak Karol Śliwka czy Wiktor Górka, to postacie wybitne, których dorobek związany był zresztą nie tylko z samym plakatem, ale również z grafiką użytkową, znakiem, bo przecież Karol Śliwka jest twórcą powszechnie znanej skarbonki niedobro PKO, Instytutu Matki i Dziecka, Bibliotek Narodowej w Warszawie i wielu innych. Natomiast Wiktor Górka, autor tego plakatu, to może nie tak znany, jak powinien być twórca plakatów, który przez niemal 30 lat pracował, współpracował z wydawcami w Meksyku, był uznanym pedagogiem, profesorem i mistrzem przynajmniej dwóch generacji meksykańskich grafików, projektantów. Dlatego w 2000 roku Wiktorowi Górce przyznano wyróżnienie honorowe za wielkie osiągnięcia i wpływ na szkolnictwo artystyczne w Meksyku imienia Jose Posady, Guadalupe Posady, największej rangi wyróżnienia w Meksyku. Ta wystawa z wielu powodów jest niezwykle interesująca, ponieważ prezentuje również dorobek twórców związanych z Trójmiastem. Wspomniana Beata Słuszkiewicz-Kaczorowska, znakomita graficzka, niezbyt dobrze znana w Warszawie, niestety muzeum nie posiada jej prac, chyba zresztą obserwują właśnie tę kolekcję i te prace na tej wystawie. To również zebrane do pracy to dowód na ciekawą i wartościową grafikę reklamową okresu PRL, ponieważ Polska Szkoła u swego zarania związana była z plakatem kulturalnym, przede wszystkim filmowym.
to w latach 46-48 tacy graficy jak Henryk Tomaszewski, Józef Mroszka, Darek Lipiński czy Wojciech Zanecznik, zachęceni przez centralę wynajmu filmu, zaczynają projektować plakaty, które łamały kanony i schematy plakatu reklamowego. Takiego, jaki znamy dzisiaj, czyli nastawionego na szerokiego odbiorcę, skuteczny marketing i dość intensywną reklamę wizualną. Ponieważ gospodarka i system socjalistyczny wyrugował konkurencyjność dystrybutorów firm, wszystko zostało oczywiście upaństwowione i scentralizowane, kwestia konkurencyjności tej samej reklamy tego rodzaju była zbędna. Polscy graficy mogli na zlecenie centralnej instytucji projektować plakaty o wysokich walorach artystycznych i graficznych. To przyniosło odmienny rezultat w postaci wielu nagród, wyróżnień i wpływów, jaki polscy graficy, plakaciści mieli na projektowanie graficzne na świecie. W latach 1953-64 to zjawisko nazwano Polską Szkołą Plakatu, a owocem tychże osiągnięć, wielkim owocem były wyróżnienia, nagrody, w Tomaszewskim, Mroszczak na międzynarodowych festiwalach, ale w efekcie powołanie właśnie w Polsce pierwszej tak dużej imprezy międzynarodowej poświęconej plakatowi. W 1966 odbyła się w Polsce pierwsza edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu, która jest organizowana do dnia dzisiejszego i stała się wzorem tego typu imprez na świecie. A dwa lata później, w roku 1968, powstaje Muzeum Plakatu w Milanowie, które jest owocem tego wielkiego zainteresowania i potrzeby archiwizacji dorobków polskich twórców plakatów. Oczywiście polska szkoła zmieniała się przez lata, ale nigdy nie zmienił się stosunek do niej. Krytyków, grafików, projektantów, wielki podziw dla kreatywności, dla wrażliwości na metaforę, na znak. To wszystko Państwo możecie znaleźć również w plakatach prezentowanych na tej wystawie. W pracach właśnie Karola Śliwki, Wiktora Górki, ale również Zbigniewa Kai, artysty środowiska poznańskiego. Ten ślad, czy też ten bezpośredni wpływ na to projektowanie, to też lekcja kultury plastycznej. Tak zresztą dzisiaj potrzebna nam wszystkim. I dlatego chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować i pogratulować tej świetnej wystawy. Myślę, że ona się przysłuży promocji tematu, jakim jest poświęcony te plakaty, ale i samemu plastyce, grafice projektowej i plakatowej. Raz jeszcze dziękuję Państwu i gratuluję wystawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim zaproszę do obejrzenia wystawy, która myślę jest świetną propozycją na lato, znajdą tutaj Państwo żywe kolory, ciekawe projekty, nowatorską grafikę, o której tutaj była mowa. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest jeszcze jedna specjalna niespodzianka, którą dla Państwa mamy, mianowicie ukazał się właśnie nowy katalog i przewodnik Muzeum Rybołówstwa w Helu, autorstwa pana dyrektora Jerzego Litwina. Tutaj mamy kilka egzemplarzy, natomiast on będzie już w sprzedaży w naszym sklepiku muzealnym, więc wszystkim serdecznie polecam i dziękuję, gratuluję panie dyrektorze, że udało się na dzisiejszy dzień to przygotować. To była dosyć ciężka też próba wysiłkowa dla naszego działu, oczywiście wydawnictw, ale też dla pana dyrektora, który nie wiem, czy pan zechce jakieś dwa słowa powiedzieć właśnie na tym wydawnictwie. Dziękuję serdecznie, dziękuję panie dyrektorze za tą szybką decyzję rzeczywiście wydania tego przewodnika po nowej wersji naszej wystawy. Ja od siebie mogę tylko to powiedzieć, że z Helem jestem związany, z wystawą i tym budynkiem od 1970 roku. Wtedy byłem współpracownikiem muzeum i nasze muzeum organizowało pierwszą wystawę na zaproszenie władz miasta. Tu w tym budynku, w bardzo trudnych warunkach, jeszcze ten tak był nieszczelny, wiele było problemów. Niemniej ta pierwsza wystawa
cieszyła się zainteresowaniem i władze postanowiły przeznaczyć budynek już dla naszego muzeum jako oddział. Potem była pierwsza wystawa, 72 rok, w maju otwierana. Potem różne losy związane były z tą wystawą. Po moim powrocie do muzeum, bo miałem też przerwę w zatrudnieniu, w 1995 roku otworzyliśmy pierwszą wersję nowej wystawy według mojego scenariusza, a w tej chwili mam przyjemność oglądać kolejne swoje dzieło, tą wystawę według mnie uzupełnionego scenariusza, która została ukończona przed ponad 2 laty i właśnie ten przewodnik po tym muzeum oprowadza naszych miłych gości po tych ekspozycjach. Także panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tą szybką decyzję i za te piękne wydawnictwo. Naprawdę jest to bardzo elegancka forma i każdy, kto będzie chciał ją nabyć, to zabierze dużą wiedzę o Helu, o regionie, o rybołówstwie ze sobą do domu i na pewno będzie cieszyło się powodzeniem. Zatem serdecznie bardzo dziękuję. Wystawy stałe, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji, zapraszamy do zwiedzenia tejże wystawy czasowej. Nasi kuratorzy są do dyspozycji, proszę zadawać pytania, czerpać garściami z ich wiedzy. Po obejrzeniu zapraszam na mały poczęstunek, więc jesteśmy do Państwa dyspozycji i życzę miłego dnia w naszym gronie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałbym dwa słowa, Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że Pan Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego odwiedził odległy sobie oddział, chciałem na ręce Pana Dyrektora, ja już nie będę tutaj, że tak powiem, z ręki do ręki podawał, ale przekazać model latarni morskiej na Górze Szwedów, będący własnością Helskiego Kompleksu Muzealnego. Oczywiście przekazujemy go nieodpłatnie za zgodą autora, z sugestią, aby wzbogacił on wystawę modeli latarni morskich w Rozewiu, gdzie akurat latarni modelu latarni Góry Szwedów nie ma. Bardzo dziękuję serdecznie. Tutaj model jest jeśli można jeszcze ad vocem, towarzystwo przyjaciół naszego muzeum, organizacja, która założyła nasze muzeum, planuje w najbliższych latach ze swoich środków dokonać rekonstrukcji rewitalizacji tej latarni właśnie na Górze Szwedów. Zatem ten model na pewno też się bardzo przyda, więc to świadczy też o zaangażowaniu naszego towarzystwa przyjaciół. To jest wspólne dzieło o ochronie dziedzictwa nadmorskiego w naszym zapraszam do zwiedzania i na poczęstunek. Nie wiem, czy tak pasypujesz. Ja każdego.